Sztomil Wałsztyn przegrał 1-5 z Polonią Lisbark. Warmiński, jak trener gorąco oceni to spotkanie? No, spodziewaliśmy się na pewno trudnego meczu. Wiedzieliśmy, że Lisbark, podobnie jak my, potrzebuje punktów. Oczywiście oni są w trochę innej, lepszej sytuacji niż my. Ale też zaliczyli wpadkę ostatnią w meczu ze Zniczem, więc no nie mogli sobie pozwolić na stratę punktów. My staraliśmy się, próbowaliśmy też te punkty dzisiaj zdobyć, no ale tak jak boisko pokazało, Lisbark był zdecydowanie lepszym zespołem i mimo dobrych naszych momentów, no było to za mało, żeby zaszkodzić przeciwnikowi. Szybko stracona bramka z rzutu karnego w 7 minucie, tam gdyby nie było tego faulu w polu karnym, ten mecz mógł się inaczej potoczyć, inaczej zakończyć. Oczywiście to gdybania, ale no coś nam teraz pozostaje. No tak można powiedzieć, że ten karny na początku podciął nam troszeczkę skrzydła. Również kontuzja Ludkowskiego, który można powiedzieć był taką naszą do tej pory, czym naszym mocnym punktem, jeżeli chodzi o defensywę. Troszeczkę musieliśmy się przeorganizować. No nie mamy tej kadry za szerokiej. Wypada nam kolejny zawodnik, już piąty, z powodu no, jakiegoś tam urazu. Więc na pewno to nam przeszkadza w grze. Ale czy to jakby w ogólnym rozrachunku miało jakieś znaczenie, to tak jak tutaj wspomniałeś, to można gdybać, bo ciężko powiedzieć. Na pewno przykro, że tak się stało, ale błąd, tak, i przegrywamy 1-0 w piątej minucie i to na pewno gdzieś tam nam skrzydła podcięło. Za tydzień spotkanie z Olimpą Olsztynek i tutaj nie można mówić o żadnej stracie punktów, trzeba to spotkanie koniecznie wygrać. No, my podchodzimy do każdego meczu tak samo, czyli z takim nastawieniem, że po prostu wygramy. Natomiast zweryfikuję to boisko i za tydzień myślę, będziemy mądrzejsi i będziemy wiedzieć, jaki był wynik. Natomiast my pojedziemy z chęcią zwycięstwa. Mam nadzieję, że chłopaki się podniosą po tej porażce, że będziemy mieli wsparcie też chłopaków może z jedynki, no bo brakuje nam ludzi i mówię, no już nie mamy za bardzo skąd ich brać. Mówię o takich doświadczonych, jakościowych zawodnikach, więc na pewno jedziemy z nastawieniem, żeby walczyć i wygrać. No i zrobimy wszystko, żeby tak było. Coraz więcej tych kontuzji. Pytałem się o to przed sezonem, przed startem rundy wiosennej. Trener myśli gdzieś, żeby jednak wybiec na to boisko i wzmocnić z tym doświadczeniem ten zespół? Czasami korci, tak, ciągnie wilka do lasu. Fajne dzisiaj warunki, fajna pogoda. Także no, chciałoby się, natomiast powiem szczerze, trochę mnie zaskoczyło to pytanie, bo nie zastanawiałem się nad tym. Być może teraz się zacznę zastanawiać. No, wrócił Maciek Kotarba tak po dłuższej przerwie. Też nieźle się dzisiaj wprowadził na tle silnego przeciwnika, więc myślę, że akurat ta moja pozycja, jeżeli chodzi o środek obrony, no tam nie ma takiej luki. Tak? Jest Babalski, zaraz wróci Narloch też po kontuzji, mam nadzieję. Jest Jędrzejczyk, jest Kotarba, więc no, tam jeszcze jest spokój. Także jak będzie trzeba, oczywiście, jak już nie będzie kim grać, no to tak, to założę buty. Nie wiem, czy jeszcze można mnie zgłosić, ale chyba tak. I jeżeli to pomoże zespołowi, no to tak, to przemyślę to.